Teraz zajmie głos pani dr Wiesława Stefan i jeszcze tylko powiem, że na koniec będzie dyskusja, więc będzie można zadać pytania konkretnie do prelegentów. Więc proszę teraz panią doktor. Medycyny, którzy no właśnie mają tak otwartą wrażliwość i umysł na problem, o którym dzisiaj mówimy. Nie ma takiej jednostki chorobowej, więc wykład na Uniwersytecie Medycznym od razu został okrzyknięty jako naukowy. No właśnie, więc czas to zmienić, bo wiele osób cierpi i potrzebuje pomocy. I tym się zajmuję z całą grupą moich kolegów i koleżanek od 19 lat. Wcześniej zresztą przygotowywałam się do tej pracy, nie wiedząc o tym, 98 rok, wielu z was jeszcze wtedy pewnie nie było na świecie. W szkole rodzenia, czy studium położnych przy ulicy Borcela we Wrocławiu. To tam spotkałam się z dzisiaj doktorem Witoldem Simonem, absolwentem zresztą waszej uczelni, który słyszał, że mówię o podobnych problemach, chociaż innym językiem. On mnie wtedy zachęcał do tego, żebym się zajęła problemem, a ja się zajmowałam małżeństwami. Mówię, mam tak dużo pracy w poradni, pracowałam wtedy bardzo intensywnie na uniwersytecie, nie mogę wejść w nowy problem. Ale uczestniczyłam w wykładach, zapoznawałam się z tą problematyką i okazało się, że no właśnie, że przychodzą do mnie małżeństwa, które bardzo niszczące, mają bardzo niszczące relacje. Pojechałam na jedną z konferencji, gdzie usłyszałam właśnie, jak jeden z terapeutów rozpoznaje problem, z którym kobieta do niego przychodzi, jak pyta o to i jakie to ma konsekwencje. Pomyślałam sobie, jadąc wtedy pociągiem do Wrocławia, pamiętam do dziś, bo miałam krótki opis, było 5 takich par małżeńskich. Zapytam, czy u nich ten problem występuje. I to odpowiedź była dla mnie zaskakująca. Wszystkie te trudne, niszczące się nawzajem małżeństwa miały za sobą doświadczenie aborcji. Więc pomyślałam sobie, jeśli ja chcę tym ludziom skutecznie pomóc, jedna z tych par przypomniała mi, że była u mnie wcześniej, powiedziała, krótko było lepiej, ale teraz jest znowu gorzej. Bo ja nie miałam narzędzi w ogóle, żeby sprawdzić i pomóc tym ludziom. W związku z tym pomyślałam sobie, że jeśli chcę, a tych małżeństw okazało się wcale nie jest tak mało, chcę im pomagać, to muszę zapoznać się z problemem. Muszę też zdobyć narzędzie do skutecznego pomagania ludziom. Bo tak jak mówiła pani Irena, ten problem cierpienia, problem też sekretów w rodzinie, które się na skutek tego powtarzają, te dramaty, jest przeogromny. Jest przeogromny. Kobiety przychodzą i szukają pomocy. Rozmiar to jest taki oddolny nacisk, ponieważ one coraz częściej wiedzą, że mogą tę pomoc dostać. Proszę zobaczyć, to warto się zastanowić, to jest ogromna nadzieja w tym waszym młodym pokoleniu. Kiedy się jakakolwiek procedurę stosuje, to się bardzo szczegółowo ją bada. To jest naukowe podejście. Bada się jej wszystkie skutki.
kiedy się dopuszcza jakiś lek na rynek, proszę zobaczyć, ile testów. A potem jeszcze po tych wszystkich procedurach, które powinny być wykonane, nawet maleńki procent w ulotce usłyszymy, że jakiś niewielki procent ludzi może wystąpić niekorzystny skutek uboczny. A jak mówiła nam pani Irena, nikt nie informuje o tym. A poza tym kobieta jest w takim stanie emocjonalnym, że nawet nie jest w stanie widzieć tekstu, nawet gdyby tam było. Ale tam nie ma o tym. Nikt nie informuje. Mało tego, jest zaprzeczenie. Ale lekarz mi mówił, że ja nie powinnam odczuwać takich aborcji, takich skutków aborcji. To znaczy, że ze mną jest coś nie w porządku. Co w takim, dlaczego tak bardzo cierpię? A cierpienie jest ogromne. Bo nie mogę spać, bo mam koszmary senne, bo jest we mnie tyle takiej niszczącej złości i nie wiem, co z nią zrobić. Nie potrafię funkcjonować. Ja dostaję takie, po iluś tam latach mojej pracy, gdzieś ta internetowa przestrzeń istnieje, w której ja się nie zawsze odnajduję. W listopadzie dokonałam aborcji, legalnie, w Londynie, bo potem usłyszałam jeszcze ciąg dalszy. Mieszkam w Londynie, ale wie pani, życie mi się skończyło. Nie mam siły pracować, jestem przygnębiona, nie mam chęci do życia. W marcu będę w Polsce. Czy może się pani ze mną spotkać i mi pomóc? I to jest właśnie ta sytuacja, o której wspominam, pierwsza, gdzie im szybciej udzielamy pomocy, tym mniejsze skutki tej traumy. Tak jak mówiła pani Irena, nie można zabić kogoś, nie zabijając czegoś w sobie. Skutki są ogromne i cierpienie ogromne. Ogromne, bo słucham tych kobiet już 20 rok. Słucham ich dorosłych dzieci, bo aborcja dotyka całej rodziny. Całej rodziny, nie tylko kobiety, która nosi tak ogromną ranę głęboką w sobie, tak głębokie cierpienie, a przede wszystkim nieprzeżyty żal po stracie. Kiedy tracimy kogoś, to opłakujemy tę osobę. Przeżywamy żal, mamy taki skrót myślowy, który oddaje to, co się naprawdę dzieje. Dobrze ta żałoba to powrót do życia. To powrót do życia. Jedź na wczasy, zapomnij, będziecie jeszcze mieli dziecko. Nawet jeśli następuje poronienie, nie? I nieważne, jakiej wielkości jest to człowiek. Każda istota ludzka musi być przyjęta i szanowana. I to nie jest żadna ideologia, to są fundamenty godnego ludzkiego życia. W rodzinie i w każdej wspólnocie, w każdym społeczeństwie. I to jest nasze zadanie, żebyśmy nasze życie uczynili naprawdę właśnie takim. Dramat zespołu jest ogromny i on jest wieloraki. Możecie Państwo o tym przeczytać. I nie jest ważne, kiedy to, bo jak szybko się postaram, żeby właśnie nie było, bo to nawet wyrażenie medyczne, ciąża. Coś ciąży. A jak coś ciąży, to trzeba się tego pozbyć. Jakie to jest, jak w samej medycznej nazwie, jak to jest odhumanizowane. Tak samo jak poroniłam. Była istota ludzka, nawet określonej płci. Dzisiaj możemy to wszystko zbadać na każdym etapie. Był jakiś chłopiec, jakaś dziewczynka, jakaś siostra, jakiś brat, córka i syn. I to, co jest naszym zadaniem, to właśnie tak jak powiedziała pani Irena, nadać imię, uczłowieczyć, przyjąć do swojego serca. Bo
cierpienie jest ogromne i ono powoduje właśnie różne problemy. Zaczęłam je poznawać od tej strony właśnie dramatu małżeńskiego. Dlaczego tak niszczące są te relacje? Dlaczego tak trudno? Bo przecież to była nasza wspólna zgoda. Była. Ale potem kobieta żyje ma tak dużo złości, że nie było wsparcia ze strony męża czy partnera. Nie było wsparcia, które by zmieniło decyzję. I nie nastąpiło przyjęcie dziecka. I to powoduje określone. Ta złość, ten żal jest tak ogromny, a poza tym, no właśnie to, kiedy kobiety przychodzą i mówią, nie zasługuje na to, żeby żyć. Są czasem po już myślach i próbach samobójczych. Cała seria kobiet, która zaczęła trafiać, kiedy trafiła jedna z AA, zabijały ból. Ale kiedy uwolniły się od uzależnienia, smutek i przygnatająca depresja nie ustąpiła. I w związku z tym były gotowe już, żeby coś z tym zrobić, żeby zacząć żyć, żeby przeżyć dobrze i poradzić sobie z winą. Bo właśnie to niekonstruktywne radzenie sobie z winą sprawia, że kobiety mówią 100% to ja, nie zasługuję na życie. Albo uruchamiają silne mechanizmy obronne. Czasem sytuacja rusza dopiero bardzo późno. Odbieram telefon w poradni, na dyżurze telefonicznym. Moja żona jest od niecałego roku na emeryturze. Niech nam pani pomoże, bo ja jestem u kresu sił, mówi mąż. Dopóki praca była znieczulaczem, dla wielu kobiet jest pracować, nie czuć, są inne. To może być seks, podróże, zakupy. Potem słyszę od dorosłych dzieci, moja mama jest uzależniona od ubrań. Na przykład, jedna z ostatnich wypowiedzi. No właśnie, gdzieś muszę, właśnie to są te, to moje muszę, bo muszę zagłuszyć, muszę coś zrobić z tym bólem, który jest we mnie. Ogromny. Czasem pytam, co pani z nałogiem sobie poradziłam, jeśli chodzi o na przykład picie, ale nie mogę rzucić palenia. A pytam, co pani zapala? Nie rozumiem. No właśnie, co zapalasz? Zapalasz ten ból, bo jeszcze nawet tak bardzo boisz się stanąć w prawdzie. Przyglądamy się temu, jak działa pamięć. Wie pani, nawet pamiętam już po całej tej drodze, którą przeszłam z panią, jakim kolorze i wzorze była moja sukienka, ma już dorosłe dzieci, kiedy szłam na aborcję. Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy to było. Mam lukę w pamięci, w mojej głowie. Nie mogę sobie przypomnieć. Tak się kobiety chronią, żeby nie pamiętam. Tak by właśnie w ten sposób, a trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, bo właśnie z tego cienia śmierci trzeba wyjść. Z tego zranienia śmiercią trzeba wyjść. I to jest droga dla każdego z nas, właśnie wolności. Kiedy nie będziemy włączać mechanizmu tego właśnie dysonansu poznawczego, który czasem jest gruby jak mur zamkowy. Nie ma takiej jednostki chorobowej. To czas najwyższy to zmienić. Czas najwyższy to zmienić. Bo właśnie tak jak tu słyszeliśmy, z zespołu stresu pourazowego też aborcję wykasowano w pewnym momencie. Nie ma. Jak nie ma? Problem jest. Trzeba to zmienić i tak jak mówiłam, przyjrzeć się temu uważnie. Przyjrzeć się i zacząć to badać, bo materiału do badań jest mnóstwo. Dotyka to
kobietę i dotyka to całą rodzinę i całe społeczeństwo. Taka jest prawda. To dotyka nas wszystkich. Dotyka to również dzieci, te, które zostały urodzone. Moi rodzice mi często mówili, proszę Pani, że byłem chciany. A czemu musieli Panu mówić, że był Pan chciany? Jeszcze wtedy nie umiał mi ten młody, zdolny człowiek odpowiedzieć na pytanie, ale kiedy zapytał mamę, to okazało się, że tylko on miał szansę na przeżycie. Jego rodzeństwo nie. I to ma określone konsekwencje. Właśnie w całej tej ideologii, jeśli nie jesteś chciany, nie masz prawa żyć. Dzieci nie mają być chciane, a tym bardziej niechciane. Bo mogę dzisiaj nie chcieć, a jutro cię przyjąć z radością. Dzieci i ludzie mają być przyjęci. Witaj, dobrze, że jesteś. Te dorosłe dzieci dzwonią, kiedy już są, przeszły drogę terapii i mówią: mamy dzieciątko, trzeci tydzień. Pani dowiaduje się pierwsza, bo nie wiem, czy moja mama się ucieszy. A chcę, żeby Pani się z nami razem cieszyła i żeby nasze dziecko doświadczyło przyjęcia i przywitania. To welcome na transparencie i orkiestra tuż. Jest! To jest najpiękniejszy podarunek, jaki możemy dać. Ale jak trudno jest osobom, które nie zostały przyjęte albo były chciane, taką właśnie przyjąć taką postawę, to jest do zmiany. Ale to jest do zmiany. Ja też jestem dzieckiem ocalonym. Bo tak się nazywa tę osobę. Odkryłam grubo po 40, przygotowując się, rozpoznając problem, że tak właśnie było w mojej rodzinie. I to bardzo wyjaśniło wiele rzeczy. To jest zmiana pokoleniowa, która następuje. I każdy z nas ma taką ogromną szansę, żeby właśnie tak się zadziało, tak się stało. Tak to jest, to często się mówi, te nowe prawa nazywane obywatelskimi dotyczą dwóch skrajności. Prawa do śmierci i prawa do tego, by się nie narodzić. Między tymi dwoma znajdują się prawo do aborcji, prawo do manipulacji genetycznych, prawo do dziecka uznawanego tylko za rzecz i przedmiot. Ale istnieje też prawo do znieważania. Czy w takim świecie chcemy żyć? Przecież nie. Ale niestety pod sztandarem nowoczesności tak się właśnie nam proponuje. To nie jest w porządku. To nie jest w porządku. Każdy lekarz, i tego życzę każdemu z Was, którzy stajecie przed tą drogą zdobycia dyplomu, to ten, który pochyla się nad życiem i chroni życie. Chroni życie. Bo życie musi być chronione. Witaj, dobrze, że jesteś. Dobrze jest być na świecie. To jest ta postawa, która zmienia wszystko w naszym życiu. Naprawdę wszystko. I stawanie wobec właśnie tych propozycji, zapoznawanie się z tym wszystkim, co wiąże się z tym, co tak głęboko rani człowieka od początku, a człowiek zasługuje na wszystko, co najlepsze. Tu między innymi przyniosłam jedną z propozycji konferencji, która odbyła się w Warszawie. Aborcja, przyczyny, następstwa i terapia, pod redakcją Bogdana Chazana i Witolda Simona. To właśnie waszego starszego kolegi, dzisiaj lekarza, psychiatry, który jest też szefem właśnie terapii NEST, tej terapii, która pomaga ludziom, którzy doświadczyli następstw aborcji, ale nie tylko, tym, którzy doświadczyli przemocy, zaniedbania i strat prokreacyjnych.
bo one się wszystkie ze sobą bardzo wiążą. Tak wiele kobiet potrzebuje pomocy i zrozumienia tego, by zostały przyjęte, by uznano ich jednostkę chorobową, by mogły dostać propozycje i szanse na zdrowienie. By to poczucie winy, które takie, tak ogromne noszą w sobie, nie rodziło spustoszenia. By mogły zajmować się dobrze i z otwartością serca tymi dziećmi, które są w domu. By każde z tych dzieci usłyszało przepraszam i zostało z miłością na nowo przyjęte. Przyjęte, bo na to zasługujemy, na głębokie przyjęcie, nie zaprzeczanie faktom, ale na przyjęcie. No właśnie. Kiedy umiera dziecko w wyniku aborcji, jest to wydarzenie straty, które wywołuje różne przeżycia, o których mówią kobiety. Mówią o swoich dolegliwościach związanych z poczuciem winy, myślami, nie zasługuje na to, by żyć, próbach zakończenia własnego życia, koszmarach sennych, bezsenności. Mają w sobie dużo złości. Złość jest wyrażeniem skumulowanego bólu. Potrzebuje kogoś, kto pomoże jej poradzić sobie z tą złością, bo inaczej jest ona destrukcyjna wobec samej kobiety i jej najbliższych. To jest dramat ogromny, którego doświadcza kobieta. Jednocześnie, kiedy spotka na swojej drodze informację albo osobę, która wyciągnie do niej rękę, nareszcie mogę komuś powiedzieć o sobie, o moim dramacie, o tym wielkim bólu, takim przede wszystkim wielkim egzystencjalnym bólu, który nosi w sobie. Kobieta uczestniczy w śmierci dziecka. I kiedy następuje jakiś wypadek, kataklizm, giną osoby, do których wysyła się ekipę, by udzielić wsparcia i pomocy. Kobieta, której zginęło dziecko, mówi: nic się nie stało. Okej, nie potrzebuję pomocy. To myślę, że wtedy cała ekipa psychologów mocno by się musiała tą kobietą zająć. Orzekliby zgodnie, że właśnie ta kobieta zaprzeczająca stracie potrzebuje szczególnego wsparcia i pomocy, by mogła skonfrontować się ze swoją stratą i przeżyć żal po stracie. To jest niezbędne. Ten nieprzeżyty żal przeradza się w żal patologiczny, a na nim rozwija się depresja.